Cześć wam. Moja żona już zniecierpliwiona mówi, nagrywajmy mężu, nagrywajmy. Tak, no. Tak, bo czas biegnie. A co się dzieje? Praca pod strefą. Słuchajcie, dzisiaj pierwszy raz wsiadłem na rower, bo odbierałem z tego, z serwisu i założyłem kask prawdziwy. I się kawałek przejechałem, ale to jeszcze nie jest czas na rower. Myślę, że dopiero jutro będę w formie. Wracamy z adoracji, a Witek mówi, Sylwia, wiesz, na całą drogę jechałem. Wszyscy się na mnie gapili. Dlaczego? No dziwnie wyglądałem, byłem na takim rowerze od mojego syna Dominika, mój dawny, taki zakupowo, jak się nazywa rower? Miejski, z plecakiem i z takim kaskiem. No to wszystko taki profesjonalny kask rzeczywiście wyglądało. Wojtek, twój kask po prostu widzę, że zrobił furorę, zrobił na Rzeszowie. Nie ma nikt takiego, przyglądałem się. Znaczy w ogóle tu nikt w kasku nie jeździł poza mną, naprawdę, to chyba o to chodziło. Mówią, co za gość, jedzie 5 na godzinę bez kasku. Ja bez kasku, ty w kasku. No ale widać, no kto ma cenną głowę, teraz moja jest najcenniejsza, bo krucha. Dobra, zaczynamy. Środa dzisiaj jest. Słuchajcie, 2 Koryntian, 9 rozdział, 6-11. Zachęta do hojności, znowu, Boże, ja już nie mogę. Już mi głupio wam te teksty czytać. Będziemy o czymś innym mówić. Nie no, mnie Paweł czytaj, też właśnie zaskakiwał, że tyle, jak czytałam pierwszy raz listy Pawła, no to byłam zaskoczona, że on tyle poświęca czasu na pieniądze, ale skoro to jest takie narzędzie też, przez które diabeł może człowieka pochłonąć, więc fajnie, że Paweł to nam porządkuje. Żebyśmy pieniędzom nie służyli, tylko Bogu. Amen. Tak. Bracia, kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przy to postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcy miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak, byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane. Rozproszył, dał ubogim sprawiedliwość. Rozproszył. Rozproszył, dał ubogim sprawiedliwość, jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam ziarna i rozmnoży je i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Amen. Słuchajcie, miałem takie dwie rzeczy, które mi się tak kojarzą w kwestii też no, i pieniądza, bo to też często drażliwy temat. No, to trzeci dzień już mamy o tym w sumie, w słowie. Nie wiem, czy byśmy dziękowali Monice z Francji, tak? Napisałam. O, ale tak też powiem o tym, tak piękna rzecz, bo Monika już nigdy nie dawała 10, nie wysłała 10 na strefę mocy w kopercie, ale w ogóle fajnie, bo list do nas ręcznie napisała, taki prawdziwy list, też dzisiaj u nas byli ta znajomi, mówią, że dzisiaj rzadko kto pisze list, a my co jakiś czas dostajemy, mówię, o tu właśnie przyszedł z Francji. No, to takie piękne, że ktoś jeszcze właśnie pisze listy, super. A taka druga rzecz, pewna pani chciała auto kupić, rodzina, no i pytałem się, ile to auto, no ja mówię, ile to auto kosztuje, no i mówi, Jezu, to wy bogaci jesteście. No i tak sobie zdałem sprawę, no tak, no w sumie, jak się nie kupi mieszkania i kupi auto, to można dość niezłe auto kupić dzisiaj za mieszkanie, no tak to dzisiaj jest, ale a że nam mieszkanie nigdy nie było potrzebne, bo wszystko jakby zapewnia i mówił, żeby nie kupować mieszkania, to mogliśmy kupić auto. I jeszcze ktoś nam do tego dołożył. Ale po co to mówię? Właśnie to słowo, to wy bogaci jesteście. Tak siedzimy, że z jednej strony niewiele mając, no bo z tych dóbr ziemskich no mamy tylko auta tak naprawdę i laptopy, tak zawsze mówię, auta i laptopy, to co jest potrzebne w podróży, nie? A z drugiej strony mamy wszystko, co jest potrzebne. To jest domów, w których moglibyśmy mieszkać, ludzi, w których moglibyśmy się zatrzymać, obiadów, które moglibyśmy gdzieś zjeść. No właśnie dzięki temu, że służymy Bogu, powiem wam, to jest przecudowne. No i zobaczcie, sam początek tego fragmentu dzisiaj, listu tego, co pisze Paweł, jest bardzo
bardzo mocny. Ja też go nie czytałem wcześniej, bo się uśmiałem, że to jest. A chwilę wcześniej powiedziałem Sylwii tam, a o pewnej takiej, mówiliśmy tam o pewnej sytuacji. No i właśnie użyłem tego wersetu, kto skąpo sieje, ten skąpo zbiera. Nie? Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Ale uwaga, tu jest właśnie ta pułapka. Kto skąpo sieje, bo trzeba się na tym na chwilkę zastanowić, ten skąpo zbiera, więc to jakby jest to jasne. Jeżeli ja będę skąpy dla moich braci, dla moich sióstr, to też tej skąpości gdzieś tam w życiu dostanę, skąpstwa się odmienia, przepraszam. Ale tu mówi, kto zaś hojnie sieje, wydawałoby się, że będzie na odwrót. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie zbiera, ale tu mówi nie, ten hojnie też zbierać będzie. To jest czas przyszły. Hojnie zbierać będzie. Czyli to pokazuje, że moja hojność nie ma się ograniczyć do jednego wydarzenia. To, co wam mówiliśmy parę dni temu o tym, jak ten pierwszy raz ten nasz plus na koncie, te ponad 8 tysięcy, co się pierwszy raz w życiu nam pojawiło po 6 czy po 7 latach, że mieliśmy plus na koncie i całość przeznaczyliśmy na ewangelizację, czyli całe te 8600, czy ile tam było dokładnie na koncie, bo tak się z Bogiem umówiliśmy, że do zera wyczyścimy konto, to nie był nasz ostatni gest w życiu, tylko to był pierwszy z takich, no, dla nas bardzo hojnych, nie? Mm-hmm. Bardzo hojnych gestów. I to jest tak, że jak na nasze czasy tamtej. I teraz się okazuje, że i hojniejsze gesty Bóg nam pozwala robić komuś, nie? Nie będziemy tu, bo to nie chcemy się tutaj targować i chwalić, bo znamy ludzi jeszcze hojniejszych od nas, no, ale też mają inne zasoby, inne możliwości na dzień dzisiejszy. Ale że jakby cała ta zasada Boża i ta pedagogika wychowania mnie w pieniądzu zależy od tej mojej hojności, czyli to ja się muszę zmienić. No i znowu, no to nam tam uboga wdowa pokazuje, ona dała dwa pieniążki, wszystkie, które miała na swoje utrzymanie, czyli była hojnym dawcą. To co myśmy zrobili? Daliśmy całe 8600 i byliśmy hojnym dawcą. No i zostawiliśmy zero na koncie. Więc co to zero na koncie znaczyło? Znaczyło Jezu ratuj. Zero na koncie i zero w portfelu znaczy Jezu ratuj, jeżeli całą troszkę dajesz. Ale teraz Bogu chodzi o to, żeby to... Pamiętaj, że to nie chodzi o... No, zobacz, on mówi tak, kto skąpo sieje, ten skąpo zbiera, czyli z założenia tak będzie. Czy ktoś powie, ty jesteś bogaty, czy mówi o sobie, tym samym jestem biedny. No dobrze, jesteś biedny, może skąpo siejesz. A skoro skąpo siejesz, ciągle będziesz skąpo zbierał. Ale kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Czyli musisz na stałe zmienić swoje serce. Ja to takie hasło, które często mówię, że portfel nawraca się ostatni, ale coś w tym jest. Bo my już tu, już czytamy słowo, już się modlimy, chodzimy na adorację, chodzimy na mszę świętą codzienną, robimy to, tamto, jeździmy na rekolekcje, coś tam jeszcze, ale nagle kwestia pieniądza, nie, to Panie Boże, jeszcze nie. I Pan Bóg Cię kiedyś przekona, dlaczego? Bo Królestwo Boże buduje się też w sposób materialny. I Bóg potrzebuje tego Twojego zasiewu właśnie. I mam takiego jednego przyjaciela, też go przy okazji pozdrawiam, mamy go, i on zawsze mówi, Witek, zawsze lubię wspierać te wasze dzieła, które wy robicie, bo mówi, zawsze Bóg mi przynajmniej 5-krotnie oddaje, nie? Tak było, pamiętasz? Wiesz, o kim mówimy, nie? I mówi, i to mnie mówi, przekonuje, nie? Że mówi, to muszą być Boże dzieła, bo Bóg mi potem 5-krotnie oddaje, tak? No, ten człowiek, który nam dawał dom, też powiedział, mówi, ja wam daję dom i będę go utrzymywał, ale mówi, bo ja wiem, że Bóg się będzie troszczył o mnie. No, teraz jest czas po COVID-zie i wiecie, że wiele firm miało bardzo wiele problemów, niektóre się pozamykały. I pytam się, jak u ciebie? Mówi, no dzięki Bogu, jest cały czas dobrze. I byłem tam w nocy wczoraj i normalnie firma pracuje w trybie zmianowym, normalnie w nocy praca, produkcja szła, bo jest zapotrzebowanie. I to jest właśnie to, jak współpracujesz z Bogiem, to i też właśnie hojnie zbierasz. No tylko trzeba w to serce swoje przełamać, nie? Ale zobaczcie, co mówi dalej. Każdy niech przy to postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce. No i odbierze, nie żałując, nie czując się przymuszonym. Czyli z jednej strony, żeby to nie było z żalem, nie? Tylko niech nie wie lewa ręka, co czyni prawa, ale z drugiej strony, niech nie czuje się przymuszony. Nie, musisz być wolny w sercu, bo kto postępuje wbrew przekonaniu w sercu, grzeszy. Dlatego nie rób tego na siłę, bo dzisiaj było takie czytanie, tylko siedź z Bogiem w relacji i dopiero gdy Bóg przekona twoje serce. Nam też tu kawał czasu zajęło, żeby być hojnym, nie Sylwiu?
To było... No, ja się modliłam naprawdę długo, żeby Bóg uwolnił moje serce, żeby to nie było, muszę zapłacić dziesięcinę, tylko ja chciałam też być w tym wolna, więc ja naprawdę prosiłam Boga i długo przesiedziałam, dużo mi to czasu zajęło, żeby pozwolić Bogu uwolnić moje serce od tego, żebym nie wyliczała, dobra, no to już jest 10%, to już po prostu tyle, a mi zostanie tyle, tylko dla mnie też ta hojność to jest po prostu, że ja daję, a ile to jest procent, no to już tam... Właśnie, chodzi o to, żeby się nie zatrzymać na tych 10%, no nie? Właśnie, że w tym hojnym dawcu nie ma, nie? Możesz dać 50%, możesz dać 90%, może 100%, jak zrobiliśmy to doświadczenie, tak, zadziałało. To było tak niesamowite. No. Ale musi to być zgodne z twoim sercem, więc rozumiesz, ty musisz być przekonany wewnętrznie przez Pana Boga, nie przez Witka, Sylwię, czy kogokolwiek innego w internecie, czy na ołtarzu, tylko przez Pana Boga, nie? No i potem mówi, bo to jest piękne, on tu fajnie, bo on to tłumaczy, żeby to zrozumieć, no, mi to bardzo pomaga. A Bóg, czyli jak już ty jesteś tym hojnym dawcą, tak, a Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak, byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem. No i muszę powiedzieć, że od tego czasu, gdy się uwolniliśmy, gdy Bóg już nas przekonał, że mamy nie brać kredytu, nie kupować mieszkania, bo tylko o mieszkaniu mogliśmy myśleć, co prawda ja tak nie kredytu nie chciał udzielić, ale pomijam to, nie? Czyli w sumie dla banku jesteśmy biedni, nie? To żyjąc w takiej sytuacji, Bóg nas przekonał, że mamy nie kupować. On mówi, no to dobrze, to po co mam zarabiać? Rozumiecie? To skoro mam nie kupować, to po co mam zarabiać? I Bóg mówi, żeby dawać. I Bóg mi to pokazał. Właśnie po to zarabiasz pieniądze, czy po to ja ci błogosławię, żebyś ty umiał się dzielić też z tymi, którzy tego potrzebują. I rozdzielimy się w różnej formie, czyli albo dając na ewangelizację, tak jak jedziemy na strefę mocy i to nie jest, że to jest nam za to zapłacone, nawet musimy sobie czasami posiłki normalnie kupować jako ekipa z pieniędzy z naszych dziesięcin po prostu, czy datków, bo to niekoniecznie są dziesięciny, to są wyższe kwoty, nie? Więc my się musimy o to umieć zatroszczyć, a Pan Bóg się o nas troszczy. Więc żeby zawsze pamiętać, to zdanie, a Bóg może zlać, może, nie musi, a Bóg może, czyli znowuż Bóg decyduje, Bóg ma ten przycisk od zlewania, nie? Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, ta przecinek, czyli wy już macie wtedy, jak Bóg włączy guzik łaska, zlewanie łaski na ciebie, masz wszystkiego zawsze pod dostatkiem, przecinek, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki według tego, co jest napisane. Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Czyli Bóg po to będzie się troszczył o ciebie i zapewniał tobie wszystkiego pod dostatkiem, abyś ty ciągle był bogaty we wszystkie dobre uczynki. Czyli nie, żebyś ty był bogaty w uczynki po to, żeby Bóg tobie zabezpieczył, tylko Bóg cię będzie zabezpieczał po to, żebyś ty był bogaty w dobre uczynki. Czyli On właśnie po to tobie daje, po to jest dla ciebie hojny w przeogromnej łasce, abyś ty był bogaty w dobre uczynki, abyś ty to po prostu rozdawał, nie? Żebyś nie zatrzymywał łaski na sobie, ta łaska musi biec dalej i trzeba sobie z tego po prostu gdzieś tam zdać sprawę, nie? No i tam jest to, rozproszył, dał Bogu sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam ziarna i rozmnoży je i zwiększy plon waszej sprawiedliwości. I on teraz już to przekłada na wszystko inne, czyli jeżeli będziecie postępować według prawa Bożego, także w pieniądzu, nie? Będziecie sprawiedliwi w tym, pamiętacie, Jezus stał się grzechem po to, abyśmy się stali sprawiedliwością Bożą, nie? Więc jak już my będziemy stawać się tą sprawiedliwością Bożą, czyli będziemy dawać tam, gdzie jest potrzeba, tam, gdzie Bóg nas natchnie, żeby tam dać i tam dać, bo wszędzie, kochani, przepraszam, nie da się dać wszędzie. Nie ma takiej możliwości. Jeśli myślisz, że da się dać wszędzie na świecie, zabezpieczyć każdą potrzebę, się nie da. Ciebie Bóg do jakiejś potrzeby wysyła lub do jakichś potrzeb, liczby mnogiej, nie? I teraz zwiększy plon waszej sprawiedliwości i wzbogaceni we wszystko będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas nieuczynienie Bogu. Amen. I właśnie wtedy, gdy zaczniesz być hojny i widzieć, że twoje bogactwo czy twoje pieniądze robią dobro w świecie, wtedy będziesz sam w sobie szukał prostoty, nie? Ja też teraz tego doświadczam w takim życiu, że Bóg mnie tego uczy, nie? Że poprzestawania tego na co konieczne, nie? Poprzestawania na tym, co konieczne. Amen. Amen. Ja też właśnie chciałam, to dzisiaj słowo mnie porusza w takim dawaniu,
żeby to moje serce było takie wolne, bo to tak wspomnę tylko, jak było u mnie, bo może komuś to z Was pomoże, że właśnie to dawanie dziesięciny. W sumie, gdybym tak naprawdę prześwietliła swoje serce, to w dawaniu dziesięciny też byłam skąpa. Musiałam naprawdę przejść duże oczyszczenie, żeby to dawanie dziesięciny nie było tylko prawem, bo ono stało się prawem gdzieś tam na początku mojej drogi z Bogiem, że tak trzeba, no tak trzeba, ale takie miałam ciężkie serce w tej dziesięcinie. Aż Bóg po prostu uwolnił mnie od tego i teraz mam wolne serce w dziesięcinie. Jak mamy płacić dziesięcinę, to ja się nie pytam, ile to jest, tylko po prostu no dajemy tyle, ile mamy. Okej, no to gdyby to tak obliczyć, to jest więcej niż mamy, ale dajemy całość, no bo jest taka potrzeba. Jest taka potrzeba, żeby dać jakąś tam pewną kwotę na coś, tak, czy wypełnić. A później Bóg też nawet sam pokazuje, kogo wesprzeć, jakie dzieło wesprzeć, gdzie to dać. No, nas cudownie Pan Bóg rozwiązał to z fundacją, bo to wszystko tak dobrze się też układa, ale też poza fundacją działamy w kwestii hojności. Jak nam Bóg wskazuje jakąś osobę i jej potrzeby, tak. No to jej osobie tej potrzebie dajemy. Ale nie? Dla mnie takie też piękne, że Bóg porusza sam serca, bo też wczoraj czy przedwczoraj ktoś w komentarzu, bo ja codziennie czytam wszystkie komentarze, to też Pan Bóg poruszył kogoś sam, tak? Że to jak można Was wesprzeć? I to jest dla mnie takie piękne, bo to Bóg sam porusza te osoby, Bóg sam porusza to serce. Słuchaj, wesprzyj ich w tej strefie, tak? Czy poruszył też właśnie Monikę, czy jak byliśmy na strefie w zabawie, też podeszła do mnie Pani i mówi, to ja to chcę dać, tak osobno, po prostu osobno chcę to Wam dać, tutaj jałmużnę na to, co robicie. I Bóg sam porusza tych ludzi. To jest przepiękne, bo to jest tak jak w tym pierwotnym kościele, kiedy ludzie im przynosili to, co było z pól, przynosili im pieniądze, przynosili im no, bardzo różne rzeczy, dary, a my też dostaliśmy i chleb, i kompot z gruszek, i sernik, i ja, no naprawdę dziękujemy za to wszystko, ale Bóg sam porusza te osoby. I chałki, no i babkę, no po prostu cudownie, jajka, naprawdę. Wszystko, no. Więc jakby tutaj właśnie Pan Bóg to zabezpiecza i porusza sam te osoby, ich serca porusza do wspierania tego wszystkiego, więc mnie to bardzo, bardzo tak dzisiaj dotyka, ale też i ta hojność to nie są zawsze tylko właśnie pieniądze, że to są piękne rzeczy, praca. Na przykład ja wczoraj tam odwiedziłam Kasię z naszej wspólnoty, tutaj z Rzeszowa i ona akurat przygotowywała flagi. I one były tak pięknie zrobione, ona sama je zrobiła, pokrowiec uszyła, zaangażowała się w to. Ja w tym zobaczyłam taką jej hojność dla Królestwa, że będą te flagi i będzie flagowanie na Strefie Mocy. I to było dla mnie takie naprawdę piękne. Ja się wzruszyłam i dziękuję Ci, Kasiu, za te flagi, które z taką miłością przygotowałaś i hojnością, i one są piękne. I przemyślane te kije i patyki i wszystko, co tam... Amen. No, długo to I tak trwało. Dzisiaj, słuchajcie, na Strefie Mocy przy rozkładaniu się, czyli dla Was to będzie wczoraj już na Podpromiu, jeżeli trzeba było te tiry tam rozkładać scenę, wszystko. Słuchajcie, przyszło dwóch facetów, tu z Rzeszowa przyszedł Dawid, którego znam od Madzi, w sumie nie jest w naszej wspólnocie, a przyszedł i swoim czasem, gdzie jest zapracowany człowiekiem, powiedział, ja swoim doświadczeniem, wiedzą, mięśniami chcę służyć i no pięknie tam, Dawid, dziękujemy Ci bardzo. I też przyszedł jeszcze, słuchajcie, muzułmanin pewien, ktoś mu powiedział o tym, nazywa się Amish, czy nie, nazywa się, no właśnie takie imię, że ja go nie zapamiętałem, czy Asan, no teraz nie pamiętam, na A jakieś imię, i on powiedział, ja chcę pomóc, nie? To jest ciekawe, choć mówi, ja jestem z innej opcji, tak fajnie powiedział, a potem mówi, że jest muzułmaninem, nie? Ale przyszedł, chce pomóc, więc zobaczcie, w sumie ten Chrystus jednoczy, co? I on, widać, że człowiekiem raczej, no bo z wyglądu może się pomylić, ale nie wygląda na bardzo bogatego człowieka, ale przyszedł swoje mięśnie dać, nie? Mówi, ja będę teraz, ja pomoszę, pozbijam młotkiem to, co potrzeba i to jest piękne, więc my możemy w wszelaki sposób służyć. Tutaj nasz Igor, słuchajcie, wziął i całą noc siedział z laptopem przy scenie i pilnował przy sprzętach, nie? Na parkingu, mimo że spał tylko potem 3 godziny i zastawał do pracy, syna zawoził do szkoły. No to jest niesamowity człowiek. Też mówi Ania, że tak zorganizowany, wszystkie telefony wykonuje, ludzi obczaja. Krzysiu te ulotki podrukował, ludzie chodzą w miasto. Wszelaki sposób możesz. Nie przyjdzie 12 mężczyzn. Tak, dzisiaj grupa pilnować. Właśnie mężczyzn przyjdzie grupa też na jutro. To jest niesamowite, że
Tak, Paweł Wiśnia, dziękujemy Tobie, Wam, chłopakom, chcemy o tym wspomnieć, bo to jest po prostu piękne, że ludzie w taki sposób działają, nie? I właśnie dają swoją jakby dziesięcinę. To Męska Grupa Świętego Andrzeja Boboli, tak, oni właśnie będą dzisiaj, tak się nazywają, Męska Grupa Świętego Andrzeja Boboli, tak, no. I będą nam też ochraniać, zabezpieczać, jakby tam jakieś coś się działo. Amen. Patrzcie, jak się o hojności. 12 wspaniałych. Jedziemy dalej, kochani. Refren. Psalm 112. Psalm 112. Błogosławiony ten, kto służy Panu. Amen. Błogosławiony, więc kochani, kto służy Bogu, jest błogosławiony. Błogosławiony człowiek, który służy Panu i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi. Dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. Dobrobyt i bogactwo będą w Jego domu, a Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Rozdaje i obdarza ubogich. Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze. Wywyższona z chwałą będzie Jego potęga. No, słuchajcie, piękne obietnice są z tego psalmu. To są Boże obietnice dla Ciebie, jeśli chcesz, a one przychodzą wtedy, kiedy Ty zaczynasz służyć Bogu, ale naprawdę zaczynasz służyć Bogu, nie żeby coś zyskać, tylko żeby służyć Bogu, że ta służba Bogu też jest wolna od takiego zasługiwania, od czekania na odpłatę. Służba Bogu to jest służba w takiej wolności, naprawdę to jest ciągły wolontariat, wiecie, to jest po prostu nieustający wolontariat, ale też i taka dyspozycyjność i my tego doświadczamy, bo tu niby coś się ma gdzieś tam skończyć o jakiejś godzinie, a już jesteśmy wezwani gdzieś, albo coś się przedłuża, albo coś w ogóle tak, że jeszcze zostajemy na noc i dopiero na następny dzień tam wracamy do domu i to jest też właśnie to takie nieliczenie czasu, nie? Że w tej służbie nie ma liczenia czasu. Bóg po prostu też, kiedy ja oddałam życie Jezusowi, oddałam czas mojego życia, czas każdego dnia, czas działań, czas wszystkich, po prostu czas, w którym ja jestem. Bóg jest poza czasem, ale ja jestem osadzona w czasie i też Bogu oddałam ten czas, choć jestem często niecierpliwa i mówię: Panie Boże, Ty wiesz, że jestem osadzona w czasie, więc po prostu zadziałaj szybciej. Ale Bóg jest poza czasem, no to tak może, nie wiem, może tak sobie odpoczywa. Chociaż nie, Bóg nie odpoczywa, Bóg się po prostu nie męczy w tej swojej pracy, którą wykonuje każdego dnia. Znaczy wykonują cały czas, bo trudno nawet to nazwać dniem czy nocą. On po prostu cały czas działa. Dzień wszędzie gdzieś jest. Tak. I to jest po prostu piękne, bo ta służba Bogu przynosi takie obietnice, i one się naprawdę, one są dla nas i one mają się wypełnić w tym życiu, wiecie, te obietnice, które są, one się mają teraz wypełnić, w tym życiu, nie kiedy będziemy w niebie. My nie mamy sobie zasługiwać na niebo, tak, my po prostu mamy tak żyć i służyć Bogu i to przynosi, to konsekwencją tego w naturalny sposób jest po prostu niebo. Ale piękne są te dzisiejsze obietnice i ja je biorę i też dzisiaj na modlitwie właśnie osobistej, jak byliśmy na adoracji, to też było dla mnie takie piękne Boże działanie, że siedzę w domu, modlę się, no Bóg mnie obudził wcześniej, siedzę, mówię, no i nic mi w ogóle ta modlitwa nie idzie, no myślę tylko o tych wszystkich zadaniach, które mam jeszcze zrobić, nie umiem uwolnić głowy do ciszy, po prostu do przebywania w ciszy takiej wewnętrznej. W końcu mówię, nie, dobra, to ja biorę rower i jadę na adorację. I rzeczywiście pojechałam na tę adorację i na początku też było mi bardzo trudno. I mówię: Panie Boże, no widzisz, no nic już dzisiaj nie wymyślę, no już nie wiem, co zrobić, nie umiem się skupić, więc Ci to oddaję. I Bóg po prostu przyszedł, wziął to, zaniosłam Mu to na adorację, co było w mojej głowie. I zaczęłam Go uwielbiać też tym wszystkim, że w sumie to Cię, Panie, też uwielbiam w tych sprawach, które mam w głowie, bo widzę tutaj Twoją pomoc, Twoją potęgę, Twoje działanie, Twoje zaproszenie, to, że Ty mnie zapraszasz do tych wszystkich rzeczy, które ja mogę zrobić w dzisiejszym dniu i one są przede mną i dziękuję Ci za to. Otworzyłam ten fragment o siewcy i zaraz po siewcy, tak właśnie tutaj nie pamiętam, kto to był, Łukasz.
No tam jest później o lampie. Czasu nie mamy dużo, no. O lampie, nie? I to się tak pięknie dzisiaj mi łączy z tym, co jest w tym psalmie, czyli i Ewangelia, i Stary Testament, i Nowy. One się tak pięknie łączą, łączą ze sobą i po prostu Jezus przypomina dzisiaj to, mi przypomniał dzisiaj na modlitwie to słowo, które było w Ewangelii i się cudnie łączy z tym psalmem 112. Ale to jest psalm naprawdę, w którym jest wiele obietnic dla siebie i zobacz te obietnice i zobacz też siebie, że one są dla Ciebie. Dla Ciebie. Chwała Panu. Chwała Panu. No i słuchajcie, jeszcze mamy tak Jan 14:23, aklamacja. Dzisiaj Jezus przypomina, po czym poznać, czy ktoś Go miłuje prawdziwie. I mówi, jeśli to mnie miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do Niego. Nie? Jeśli to mnie miłuje, będzie zachowywał. Przecież nie zachowujesz nauki Jezusa, nie miłujesz. A ta nauka też mówi o hojności. Między innymi, mówi o wielu rzeczach. Dzisiaj jest ten temat dotknięty, bo zobaczcie Mateusz 6 rozdział, czyli dalsza część kazania na górze, 1,6 i 16,18. O tym, przepraszam, żeby dobre uczynki pełnić w ukryciu. Jezus powiedział do swoich uczniów, strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach, na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twojego, który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybrają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który widzi w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. No i właśnie o to chodzi. Ojciec, który odda w ukryciu, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Ja pierwsze, co mi się kojarzy, pamiętam taką rozmowę, jak było to, to jest ta zrzutka.pl. Na to auto zbieraliśmy wtedy, które już jest, dziękujemy jeszcze raz. Pamiętam, jak ktoś mi powiedział, Witek, bardzo mi się podobało, że tam była taka opcja, że można było zaznaczyć, że nie wiadomo, kto daje. Że jestem prywatnym darczyńcą, nie? No, to jest właśnie część tej nauki. Bo w momencie, gdy komuś dajesz, to są początki twojego dawania, to potem może być takie coś, że ty możesz czegoś w zamian oczekiwać, czy możesz mieć jakieś takie, ale przecież ja ci dałem. A tak, tylko ty się z tym zmagasz, czyli ty dałeś komuś, on nie wie skąd mają, teraz się cieszy tym, że ma, mija cię codziennie i nie wie, że to jest od ciebie i może nie ma żadnego po prostu, jakby to powiedzieć, czyste to. Jest to czyste, tak, ale to chodzi o tą osobę, która dała. Ty teraz możesz się z sobą zmagać. Ja, czy ja mu dałem, a on nawet na mnie nie spojrzał, nie? No ale to komu dałeś? Czy dajesz ze względu na Boga, czy dajesz ze względu na osobę, nie? Przecież ja mu tyle dałem, a on nawet mi cześć, nawet mi ręki nie podał, nie? Taka może być sytuacja wtedy. No i to jest taki fajny trening samego siebie, nie? Znam takiego jednego człowieka, który no bardzo hojnie, bo też ma z czego rozdaje w różne miejsca. Robi to w taki sposób, żeby ci ludzie nie wiedzieli. I powiem wam, jest tak pokorny w tym wszystkim, że no zawsze mi imponował, jak go poznałem. I to jest takie piękne właśnie. No i warto się tego uczyć. Pamiętać o tym, że Bóg widzi w ukryciu. Podobnie tu mówi o poście. Podobnie. Tu mówi Jezus o modlitwie.
że w ogóle szczęście się, żebyście w ogóle uczynków nie wykonywali na pokaz, nie? Żeby to wszystko nie było na pokaz. I powiem wam taką prostą rzecz, to zaraz widać. Ludzie, na przykład w ewangelizacji, bo to jest taka działka, no, w której my głównie spędzamy życie, ludzie, którzy w ewangelizacji działają na pokaz, żeby ich ludzie zobaczyli, żeby ich docenili, oni wcześniej czy później zupełnie odpadają. Naprawdę. To jest taka rzecz, którą ja zobaczyłem. Oni po prostu nagle w którymś momencie dostają takiego pstryczka i ich nie ma w tej posłudze, nie? Że diabeł gdzieś potrafi to zniszczyć. Oczywiście w każdym z nas to się gdzieś będzie pojawiało w mniejszej lub większej, większym wymiarze, ale bo diabeł tak będzie chciał takie myśli do głowy wkładać. A patrz, ty tam to zrobiłeś, a on ci to i to, nie? Ale to jest też sposób, przez co Bóg szlifuje ten diament, w którym my jesteśmy. Jeszcze mam dużo do oszlifowania, dlatego jeszcze żyję, dlatego jeszcze mam no, po prostu dużo do zrobienia w drodze mojej świętości. I Bóg mnie właśnie też w tej materii po prostu cały czas uczy, żeby to nie było na pokaz, żeby to nie było, że ja odbieram chwałę, ale żeby chwałę odbierał zawsze ten Bóg, który ma te zawory niebieskie z przeobfitej łaski, które wylewa je na nas, a przez nas, którzy jesteśmy tylko marnymi narzędziami, w Jego rękach chce przelewać je dalej. Amen. Amen. Poprowadź modlitwę. Panie, dziękuję Ci za każdą Twoją przepiękną obietnicę, którą masz dzisiaj dla nas. Panie, Twoje słowo niesie wspaniałej i cudowną obietnicę dla Twoich dzieci, Panie. I dziękuję Ci, że Ty też dzisiaj dajesz nam takie słowo pouczenia, jak być świętym, jak właśnie wypełniać Twoje prawo. Nie jest to ukryte. Ty, Panie, dzisiaj w sposób otwarty, bardzo jasny mówisz do nas i kształtujesz dzisiaj, Panie, nasze myślenie, nasze podejście do czasu, do obdarowywania siebie nawzajem, do tego, by właśnie stawać się bliźnim też dla tego człowieka, którego mamy obdarować. Ja dziękuję Ci, Panie, że Ty dzisiaj mnie kształtujesz. Dziękuję Ci, Duchu Święty, który jesteś właśnie tym, który kształtuje przyjaciół Boga. Kształtuje, że to jest napisane w Księdze Mądrości w 7 rozdziale i dziękuję Ci, bo ja po prostu to widzę każdego dnia, że Ty, Duchu Święty, tak cudownie chcesz kształtować moje serce i każdego, kto tylko zapragnie Ciebie. Więc Duchu Święty, odpowiadaj dzisiaj na nasze pragnienia, na pragnienia tych wszystkich, którzy chcą być jeszcze bliżej Boga, którzy chcą się spotykać w tej izdebce swojego wnętrza, swojego serca, gdzie ukryta jest obecność Boga, samego Boga we wnętrzu serca, w głębokościach, na dnie tego serca jest ta obecność Boga. I dziękuję Ci, Duchu Święty, że Ty dzisiaj nas też tam prowadzisz, do tej izdebki. I też chcę się spotykać, Panie, w moim sercu z Tobą i być dla Ciebie tą izdebką. Amen. Amen. I chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze, na wieki wieków. Amen. Pa, pa. I wieczorem od 19, nawet bądźcie wcześniej, widzimy się na Podpromiu. Pa, pa. W Rzeszowie. Wielbię Cię, wspaniałego Boga. Widząc Twoją twarz, napełniam się Twoim blaskiem. Stojąc przed Twoim tronem,